Zwiedzając Świętokrzyskie możecie być pewni, że nie będziecie się nudzić, a przy okazji czegoś ciekawego się dowiecie. Takim miejscem z pewnością jest Sabbat Krajno, park rozrywki i miniatur. Za moimi plecami przedsmak tego, co w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Siedzę sobie nad wodospadem Niagara i tak sobie myślę, że tego jednego z najbardziej rozpoznawalnych miejsc na świecie tutaj w Alei Miniatur po prostu nie mogło zabraknąć. I choć to tylko miniatura, a ja co jakiś czas jestem oblewany wodą z Niagary, to siedzi się tu całkiem przyjemnie, a szum spadającej wody działa naprawdę relaksująco. Zresztą posłuchajcie sami. Trudne warunki, naprawdę trudne. Przemierzając park miniatur, myślę sobie, że jest to doskonałe miejsce, aby zabrać tu dzieci i zaszczepić w nich pasję do podróżowania. No bo gdzie w końcu będą mogły zobaczyć tyle niesamowitych budowli w jednym miejscu? Tuż po mojej lewej stronie pani, której chyba nikomu przedstawiać nie trzeba, najprawdopodobniej najbardziej rozpoznawalna budowla na kuli ziemskiej. Kawałek dalej katedra Notre Dame, nawet w miniaturze robiąca niesamowite wrażenie. Obok łuk triumfalny z Francji przenosimy się na Plac Czerwony, cerkiew Wasyla Błogosławionego. Skromne wrażenie robi, raczej porównując ją do tego, co za chwilę. Muszę powiedzieć, że wszystkie miniatury na tej ścieżce wykonane są w skali 1 do 25. Przenosimy się do Kolonii, gdzie mamy okazję zobaczyć imponującą miniaturę katedry świętego Piotra i Najświętszej Maryi Panny w Kolonii właśnie. Vis-a-vis Brama Brandenburska, najbardziej rozpoznawalne miejsce w Berlinie. Opuszczamy Niemcy i Europę i przenosimy się za ocean, a tu naszym oczom ukazują się dwie nieistniejące już wieże przypominające tragiczne wydarzenia z września 2001 roku. Pogoda na zwiedzanie Sabbatu Krajno trafiła nam się wyśmienita, no może nie licząc wiatru, który pewnie słyszycie w moim mikrofonie. Myślę sobie, że warto wspiąć się na ten szczyt, choć kosztuje to trochę wysiłku, ze względu na to, że po pierwsze, po drodze mijamy niesamowite miniatury przenoszące nas w najodleglejsze zakątki na kuli ziemskiej, a po drugie, warto dlatego, że czeka na nas niesamowita nagroda. Mam na myśli widok, który jest za moimi plecami. Ja już usuwam się i zostawiam Was z tym miejscem sam na sam. A ze mną już jest pan Zenon Dańda, właściciel tego obiektu. Dzień dobry, witam pana. Znajdujemy się na jednej z największych miniatur na terenie Parku Miniatur. Tak, tak. Stworzyliśmy Watykan, mini Watykan, po to, żeby móc wejść tutaj na ten plac, żeby poczuć ten klimat tego Watykanu. Turysta jest bardzo chętnie, chce jakby to utożsamić się z tym miejscem. I tak prawdę mówiąc, ta miniatura jest największą miniaturą tego typu wykonaną na świecie. Z
z Watykanu ruszamy w niezwykłą podróż. Ja przyznam panu, że mamy już ją za sobą i naprawdę jest to ciekawa przygoda. Ile miniatur czeka tutaj na turystów i co mogą oni zobaczyć, odwiedzając park miniatur? Na dzień dzisiejszy jest już ponad 40 miniatur, co nie znaczy, że za tydzień już nie będzie 45. W tym roku ma być już ponad 60, także staramy się, aby ten park się naprawdę dynamicznie rozwijał i myślę, że w przyszłości będzie największym parkiem w Europie. Obok wieży Eiffla możemy zobaczyć nieistniejące już wieże World Trade Center i wiem, że też celowo trochę pan je tutaj umieścił. Tak, no chcieliśmy też przypomnieć o tej tragedii i tak prawdę powiedziawszy jest to jeden z najbardziej popularnych budowli, które są fotografowane tutaj w naszym parku. I tak prawdę powiedziawszy te wieże pokazują, jak można zniszczyć coś, co się budowało ileś tam lat w ciągu tam 2 godzin. Wbrew pozorom te miniatury nie są tak naprawdę łatwe w wykonaniu, bo one powstają dość długo, prawda? No staramy się, żeby nasze miniatury są przede wszystkim bardzo starannie wykonane, odzwierciedlone, wiele miesięcy nawet trwa przygotowanie dokumentacji na daną miniaturę. Dlatego te miniatury sprawiają tak duże wrażenie na przybyszach, którzy tu nas odwiedzają. Tutaj naprawdę można oszukać, robiąc fajne zdjęcie, można oszukać fotografią, że jesteśmy w Paryżu, czy we Włoszech, czy na całym świecie, gdzie te miniatury są, skąd te miniatury pochodzą. Jest jakaś miniatura, którą pan darzy szczególną sympatią? Jest coś takiego na terenie tego kompleksu? No przede wszystkim ten plac, który tutaj jest, na którym stoimy. I większość wycieczek, które grupowo tu przyjeżdżają, też bardzo dużo grup, robi sobie tutaj zdjęcie. I to naprawdę jest to, mogę się szczycić tą miniaturą, bo jest to naprawdę jedyna w Europie wykonana, w świecie wykonana w takiej skali. I myślę, że to sprawia naprawdę każdemu przybyszowi tutaj olbrzymią jakąś satysfakcję, że jest na tym placu. Dziękuję bardzo. Pan Zenon oczywiście nie zdradza wszystkiego, co czeka tutaj na państwa. My też wszystkiego nie pokazaliśmy. Zachęcamy, aby odwiedzić to miejsce. Podpisałem już niezbędne oświadczenie, jestem po szkoleniu, mam na sobie strój, który pozwoli mi skorzystać z kolejnej atrakcji, tym razem dla osób bardziej odważnych. Ze mną jest pan Hubert, który powie nam, co też mnie tu czeka. Witam panie Hubercie. Witam, dzień dobry bardzo. Tak, w takim razie, gdzie my się znajdujemy? No, znajdujemy się obecnie na terenie parku linowego, który znajduje się w Krajnie, na terenie parku miniatur i rozrywki. Dysponujemy 4 trasami, od najmłodszych dzieci od 3 roku, tak jak tu stoimy na trasie siatkowej, dziecięcej, zabezpieczonej siatkami, poprzez bardziej wymagające, trasą łatwą, średnią i trudną, tak, która już daje nam dużą dla takich dawkę jak ja, adrenaliny. No zobaczymy, trudno mi powiedzieć, ale myślę, że trasę średnią spróbujemy. Przejazd tyrolski, który dostarcza bardzo dużo emocji, jest rewelacyjny, dosyć długi. Park linowy w lasach mają ograniczoną możliwość, jeżeli chodzi o takie właśnie zjazdy tyrolskie. Jest to u nas niewątpliwa atrakcja. Ruszamy zobaczyć, co też nas czeka. Nie ukrywam, że język mi się plącze, nogi mi się trzęsą. Będzie ciekawie. Będziemy pilnować. Ruszamy na razie dla rozgrzewki. Park linowy. Chodzą tędy dzieciaki, więc chyba strachu nie ma. Muszę tylko pamiętać o całym instruktażu, który tutaj przeszedłem. Przede mną pierwsze przeszkody. No trochę buja. Okej, pokonałem to.
Pamiętacie, jak zachwycałem się Niagarą? Z tej perspektywy wygląda równie pięknie, ale zachwycanie się jej urokami jest ostatnią rzeczą, jaką chcę w tym momencie robić. Muszę zjechać, więc jadę. Siadam. I go! Oho, jedziemy! No, gdzie są te kamery? Szczerze, zanim wyruszycie w tę drogę, emocje są niesamowite, ale zaręczam, warto skorzystać z tej atrakcji, będąc tutaj w krainie. Kiedy myślałem, że najgorsze już za mną, okazało się, że padłem ofiarą oszustwa. Stąd trzeba zejść. A jedyny sposób to skoczyć w tę pajęczynę. Jest ciężko. Spider-Man! Pamiętacie pana Huberta? W razie, gdybyście mieli dość tej przygody, wystarczy go wezwać, a on pomoże bezpiecznie wam opuścić to niezwykłe miejsce. Dobra, umówmy się. Robię to tylko ze względu na napięty harmonogram dzisiejszych zdjęć. Przed nami szereg atrakcji, także jedziemy na dół. Kłócam! Już nie mogę się doczekać, kiedy dotknę ziemi. Bezpieczny! Za mną niezapomniane wrażenia, ale pora uzupełnić energię. Miejsce, w którym teraz się znajdujemy, to Magia Sabatu, restauracja serwująca smaczne i regionalne potrawy. W Magii Sabatu spotykamy właścicielkę, panią Agatę. Witam panią. Proszę nam powiedzieć, czym możecie się państwo poszczycić w tym miejscu? Jakie potrawy czekają na gości? No, restauracja Magia Sabatu jest oczywiście bardzo przyjazna wszystkim gościom, którzy do nas przybywają, więc są to rodziny głównie z dziećmi, w związku z czym dbamy również i o dzieci. Mamy dla nich przygotowane miejsce, gdzie w czasie, kiedy rodzice spożywają sobie różnego rodzaju u nas posiłki, wypijają najsmaczniejszą kawę, dzieci mogą w tym czasie bezpiecznie się bawić. Oczywiście oferujemy dania kuchni polskiej i używamy do nich produktów tutaj lokalnych, świeżych produktów, aby nasz klient był zadowolony, aby cieszył się smakami naszej kuchni. Z tego co wiem, to macie państwo też takie dania popisowe. Tak, atutem naszej kuchni są dania regionalne, w których no, klienci nasi są bardzo zachwyceni i z niedowierzaniem patrzą, kiedy oferujemy im na przykład paluchy czarownicy. Jest to dla nich ogromna zagadka i nie potrafią sobie nawet wymyślić, co to może być. Kuchnia regionalna jest oczywiście tutaj dla nas najważniejsza, ponieważ wywodzi się z tych regionów, z serca Gór Świętokrzyskich, spod Łysicy, w związku z czym promujemy ten region jakby w ten sposób. I jesteśmy również w miejscu certyfikowanym na szlaku kulinarnym Świętokrzyskiej Kuźni Smaków i właśnie tymi daniami regionalnymi zachwycamy naszych potencjalnych gości. Przygotowali państwo tutaj dwa dania, co też znajduje się na stole? Tak, przygotowaliśmy dzisiaj dwa dania, ale oczywiście jest ich więcej. No właśnie wspomniane przeze mnie paluchy czarownicy. Świetne danie, jest zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci, jako drugie danie, jako deser może być. I oczywiście drągoły, pierogi prezydenckie, inaczej zwane, są to pierogi z bobem. Prezydenckie nazywane dlatego, że kiedyś tutaj jeden z naszych prezydentów ich zasmakował i uznał, że jest to jedno z najlepszych dań, jakie jadł w tym regionie.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Szanowni Państwo, ja potwierdzam, kawa jest rzeczywiście pyszna, a dania naprawdę pieszczą podniebienie. Pamiętacie, jak na początku mówiłem Wam, że jest to miejsce, gdzie przede wszystkim można dobrze się bawić. Odwiedzamy kolejne miejsce, o którym opowie nam Pan Sebastian. Co też ciekawego czeka nas tutaj, gdzie teraz się znajdujemy? Akurat znajdujemy się w strefie dla nieco młodszych dzieciaków. Tutaj za nami dmuchane place zabaw, gdzie dzieciaki tutaj widzimy zjeżdżalnie, inne atrakcje z przeszkodami, zamki z przeszkodami dla dzieciaków, gdzie mogą sobie poskakać. A przed nami oczywiście kule zorbing, aquazorbing i elektryczne łódeczki, które pływają sobie tutaj po tym basenie z wodą. Przejdziemy tam później nieco niżej, tam będzie strefa dla nieco starszych dzieciaków, zewnętrzny plac zabaw, także autodrom, elektryczne skuterki, ale to pokażemy nieco niżej. W takim razie idziemy zobaczyć. Zapraszam. Pan Sebastian zaprosił nas do kolejnej atrakcji. Panie Sebastianie, gdzie się teraz znajdujemy? Bo jak Pan wcześniej wspomniał, jest to miejsce dla trochę starszych dzieci. Tak, to obecnie teraz jesteśmy w Crazy Yachtcie, tak zwany Rocking Tour. Łódka, która będzie nas bujała niczym na fali cały czas. Za nami także jeszcze stacja kosmiczna, taki labirynt ror dla dzieciaków. Tam dalej jeszcze autodrom, natomiast my na razie pobujajmy się tutaj, zobaczymy co dalej. A mam nadzieję, że Wam się podoba, bo wrażenia z naszej perspektywy są całkiem ciekawe. Przyznam szczerze, że po tej atrakcji czuję się nieco skołowany, a przede mną kolejna atrakcja, Kino 6D. Zobaczmy, co nas tam czeka. Widzicie te monitory za moimi plecami? Za chwilę na nich będziemy mogli zobaczyć, jakie emocje towarzyszą widzom podczas seansu w kinie 6D. Kończymy naszą przygodę w parku rozrywki i miniatur Sabat Krajno. Słyszeliście kiedyś, że w Krajnie jest fajnie? Coś Wam powiem, w Krajnie jest zajefajnie. Jeśli po całym dniu wrażeń w parku rozrywki i miniatur Sabat Krajno nabraliście apetytu na więcej, warto poszukać noclegu. W Krajnie nie brakuje miejsc, gdzie możecie się przespać. Moim zdaniem warto odwiedzić pensjonat Anioł Wita, który nie tylko oferuje komfortowe pokoje, ale też niezwykłe widoki. Nie wiem, czy kamery są w stanie oddać widoki, jakie roztaczają się z tego wzgórza. Jeśli nie, to musicie uwierzyć mi na słowo. Jest tu naprawdę pięknie. A jeśli spodobało Wam się w Krajnie, to z całą pewnością schronienie znajdziecie w pensjonacie Anioł Wita. Ze mną jest Pan Leszek Anioł, który opowie nam trochę więcej o tym miejscu. Dzień dobry, witam Panie Leszku. Dzień dobry. Co Państwo oferujecie swoim gościom? Co możemy oferować? Na tym obiekcie, pensjonacie, znajdują się pokoje dwuosobowe, 13 pokoi dwuosobowych z łazienkami, telewizja, Wi-Fi, safe i
widoki, które są tutaj najpiękniejsze, które przyciągają gości, turystów do naszego obiektu. Pan specjalnie wybrał to właśnie wzgórze na miejsce zbudowania pensjonatu. Tak, oczywiście, bo w tym miejscu, z tego punktu jest najpiękniejszy widok na całe nasze pasmo Gór Świętokrzyskich. Mamy tu widok, można powiedzieć, o 360 stopni, jak nie na Kielce, to na Łysice, jak nie na Łysice, to na Dolinę Wilkowską. Z każdej strony widać w odległości 20 km linii prostej. I co najciekawsze, o każdej porze dnia i nocy. O każdej porze dnia. Noc jest przecudna, oświetlenie daje jednak tutaj to wszystko, co jak z lotniska byśmy lądowali samolotem, tak mogę powiedzieć. Dziękuję bardzo za rozmowę. Szanowni Państwo, to po prostu trzeba zobaczyć. Słyszycie? Przez cały dzień zdjęciowy zastanawiałem się, jak sprzedać Państwu ten ptasi śpiew, który towarzyszy mi od rana, i doszedłem do wniosku, że najlepszą ku temu okazją będzie zakończenie. Żegnam Państwa w tym odcinku programu Zobacz Świętokrzyskie i zachęcam, aby nie tylko dobrze bawić się w miejscach, które specjalnie zostały do tego stworzone, ale też podziwiać miejsca takie jak to, gdzie, jak sami Państwo widzicie, jest po prostu pięknie.